Pierwszy list Jana, rozdział drugi, część pierwsza. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, lecz i za grzechy całego świata. Wcześniej Jan pisał, że ten, kto uwierzył w Jezusa, nadal grzeszy, nadal skłonność do grzechu w nim jest, ale nie napisał tego po to, żeby wierzący trwał w grzechu. Ta świadomość ma go chronić od popełniania grzechu, ma sprawiać, żeby tych grzechów było jak najmniej. Jan też chce, aby każdy wierzący wiedział, że jeśli już zgrzeszył, to ten grzech jest przebaczony, bo Jezus umarł także za ten grzech, a Jego ofiara wystarcza do zgładzenia wszystkich grzechów całego świata, więc także każdego naszego grzechu. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Jezus powie tym, którzy pójdą na potępienie, nigdy was nie znałem. Dlatego ważną jest rzeczą, żeby być pewnym, że Jezus nas zna i my znamy Jezusa. Taką oznaką, że Go naprawdę znamy, jest to, że zachowujemy Jego przykazania, czyli pamiętamy o nich, rozważamy je i próbujemy według nich żyć. To nie znaczy, że nigdy ich nie złamiemy, ale ta dążność do życia według nich musi być w nas widoczna. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. To wyrażenie, które tutaj jest przetłumaczone, że prawdziwie dopełniła się miłość Boża, w tekście greckim brzmi miłość, w tym miłość Boga doskonała się staje. To przestrzeganie, zachowywanie słowa prowadzi do tego, że miłość Boga w nas staje się doskonała, że zbliżamy się do doskonałości, choć tutaj nigdy jej nie osiągniemy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Jeżeli jesteśmy naprawdę wierzący, to jesteśmy w Jezusie i to powinno objawiać się w tym, że będziemy postępować podobnie, jak postępował Jezus. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. Jan pisał o przestrzeganiu przykazań Jezusa i od razu wyjaśnia, że tymi przykazaniami Jezusa jest Ewangelia, którą już głosił tym, do których teraz pisze, że już wcześniej opowiadał im o Jezusie i te wszystkie przykazania są zawarte w tym, co oni już wiedzą. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Jezus mówił uczniom, że daje im nowe przykazanie, aby się wzajemnie miłowali, tak jak on ich umiłował. Jan był przy tym i teraz to przypomina, że rzeczywiście, jeżeli ktoś uwierzył w Jezusa, to został uzdolniony do wykonania tego przykazania. I jeżeli rzeczywiście narodził się z Boga, to objawi się to w tym, że kocha innych, którzy też narodzili się z Boga, którzy też wierzą. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że nadal jest w ciemności. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Dzieci to ci, którzy dopiero się urodzili na nowo. Oni muszą być pewni tego, że rzeczywiście przebaczone zostały im ich grzechy. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego.
Jan wyróżnia jeszcze dwie inne grupy wierzących. Ojcowie to są ci, którzy już dobrze poznali Boga, którzy żyją w nim, z nim długi czas i poznali go jako Pana całego świata. Pisze też o młodzieńcach. Ci już nie tylko wiedzą, że przebaczone są im ich grzechy, ale potrafią zwyciężać zło, które w nich jest, i zwyciężać szatańskie pokusy. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Jeszcze raz Jan wyjaśnia, czym są te trzy grupy wierzących. Dzieci znają Boga jako Ojca, ojcowie znają Go jako Pana Wszechświata, a młodzieńcy doświadczyli mocy, która jest od Boga, i już odnieśli jakieś zwycięstwa nad złem. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur Chaldejskiego. Powiedział, 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 że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Bo wierzysz, bo wierzysz, bo wierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już tracisz życia sens, masz dość świata ludzi, samego siebie. Lecz uwierz, lecz uwierz, lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest.